Świata. Zaczęło się w ten sposób, że kierowca autobusu się zatrzymał, ja się zatrzymałem. Kolega, który się nazywa Paweł, bo już się dowiedziałem, też się zatrzymał. Ustrzeliśmy huk. Jeden, drugi, trzeci, no i ja tylko zobaczyłem w tylnie lusterko. Puściłem nogę z hamulca, no i uderzenie tego autobusu i poleciałem na ten autobus. Na jednym pasie ruchu zdarzyły się 4 autobusy oraz jeden samolot osobowy. 21 osób jest rannych, 5 z tych osób hospitalizowanych. Aktualnie trwa akcja oględziny miejsca tego wypadku. Ruch jest organizowany wahadłowo, nie ma możliwości zorganizowania objazdu, więc spodziewamy się, że przez najbliższe 2-3 godziny będą duże utrudnienia w ruchu.